Najwspanialsze jest to, że horyzontu nie da się zdobyć. I nie wyobrażam sobie takiego momentu w życiu, w którym miałabym po prostu usiąść i stwierdzić, że już nic nie muszę, wszystko już wiem. O ja, to jest niemiecka książka stara o operacjach plastycznych? Handwür der Buch der praktischen Medizin. Szkoda, że nie ma żadnych obrazków. Ja odkąd zaczęłam śpiewać i zaczęłam występować na dużych scenach, zawsze też studiowałam. Najpierw studiowałam inżynierię środowiska, potem kulturoznawstwo Ameryki Południowej. Ja chyba jestem po prostu ciekawska. Dobra, tu się zaczyna już coś ciekawego dziać. Klątwy, mikroby i uczeni. Broń śrutowa, to może mi się nie przyda. Lumos. Humor polski. Od Asnyka do Zapolskiej. Warszawa przedwojenna. O, udało się. Hip hotels? To są fancy hotele, więc zupełnie mnie to nie interesuje. Ja jak podróżuję, to lubię w najtańszych. Podróżowanie to też jest w pewien sposób jakaś taka nauka o danym miejscu, o świecie. Jedni mówią, że podróże uczą, ale ja uważam, że podróże uczą tylko tych, którzy chcą się czegoś nauczyć. Bo mam wrażenie, że żyjemy też w takiej kulturze, gdzie social media i te nasze idealne zdjęcia z wakacji bardzo nam właśnie w cudzysłowie romantyzują ten świat, pokazują jego jakby tylko idealne strony, a nie bójmy się też mówić o tym, co jest też złego na świecie i o tym trzeba też rozmawiać. Kodeks honorowy, ogólne zasady postępowania honorowego. Rozszerzanie i powtarzanie wiadomości mogących chociażby zadrasnąć miłość własną danej osoby jest również obrazą. Hejterstwo internetowe, na przykład. W dobie jakby tego, że każdy w internecie może się wypowiedzieć, każdy czuje jakieś takie przyzwolenie na opinię na temat innej osoby. To jest bardzo ładna zasada honorowa. I wydaje mi się, że takim właśnie kluczem, jakąś taką może, nie wiem, właśnie receptą na poznawanie ludzi z przeróżnych środowisk jest właśnie otwartość i nieocenianie tego kogoś właśnie tak na pierwszy rzut oka, bo jakby historie stojące za ludźmi są nieprawdopodobne. Myślę, że najważniejsze jest to, a przynajmniej dla mnie zawsze było to bardzo ważne, że ja się zawsze czułam wielowymiarowa. Że to, że jestem muzykiem, nigdy nie definiowało mnie w 100%. Bo to w ogóle, ja nie chcę się wsadzać do jednej szufladki i być tylko piosenkarką, bo ja jestem piosenkarką, jestem kolarką, jestem entuzjastką Ameryki Południowej, jestem inżynierką, jestem kobietą, córką, przyjaciółką, jestem tymi wszystkimi osobami jakby w jednym. Hello, mother.